jestem pełen szacunku dla wszystkich Polaków z tych wszystkich regionów Rzeczpospolitej, którzy nagle postanowili pokazać wszystkim środkowy palec i powiedzieć, nie, my tutaj Polskę zrobimy, wbrew wam wszystkim, bo byli przeciwko nam praktycznie wszyscy, wszyscy ważni. Tak naprawdę każdy kraj robił swoją własną politykę. Amerykanie się wycofali z Europy. Stwierdzili, że Polska to taki mały kraj, który powinien się opierać na Bugu. A ich interpretacja dostępu do morza to była tak, poprzez Wisłę, gdzie Niemcy nam pozwolą dotrzeć do portu. Tak to wyglądało naprawdę. I my nagle wbrew wszystkim, wbrew całemu światu, wykorzystując pewną koniunkturę polityczną, zamieszanie, rewolucję tu i tam, czyli mówię o Rosji i o Niemczech, wykorzystując sytuację, która się wykształciła w Europie, nagle mówimy, nie, my będziemy budować. Jakbyśmy byli racjonalni, tak jak dzisiaj jesteśmy bardzo racjonalni, to byśmy powiedzieli sobie, bez sensu, za duże ryzyko. O co chodzi? Po co? Dlaczego? W jakim celu? Ale tu nagle się okazuje, że Wielkopolanie mogli się przysłużyć i przysłużyli się do ogromnego wspólnego zwycięstwa. Wielkopolanie odegrali bardzo istotną rolę. Trzeba, żeby to zrozumieć, trzeba się cofnąć do Powstania Wielkopolskiego. Powstanie Wielkopolskie, które wybuchło w grudniu 18 roku, pozwoliło nie tylko wyprzeć Niemców z terytorium, większej części terytorium dawnego Księstwa Poznańskiego, czy tam prowincji poznańskiej, jak to Niemcy nazywali, ale przede wszystkim pozwoliła na stworzenie fenomenalnej armii wielkopolskiej, nazywanej różnie, ale na potrzeby naszej rozmowy może będziemy używali tego terminu. Armia Wielkopolska była armią niezwykle nowoczesną, doskonale wyposażoną, doskonale wyszkoloną, różniącą się w tym zakresie od formacji, które powstawały w innych regionach Polski. Z czego to wynikało? Przede wszystkim wynikało to z faktu, że ludzie, którzy ją tworzyli na poziomie niższym, oficerów czy podoficerów oraz częściowo żołnierzy, to byli frontowi żołnierze niemieccy. Były armii niemieckiej, która uczestniczyła w I wojnie światowej. W ogóle podoficerowie niemieccy byli uważani w czasie I wojny światowej za najlepszych oficerów w Europie. Nie tylko w kontynentalnej, w całej Europie. Świetnie wyszkoleni, świetnie dostosowani do warunków bojowych. Problem w Wielkopolsce polegał na tym, że nie mieliśmy oficerów wyższej rangi. To była świadoma polityka oczywiście zaborcy, który uniemożliwiał awans na wyższe stopnie i na stanowiska sztabowe. Mieliśmy naprawdę niewielu oficerów, którzy posiadali kwalifikacje, żeby dowodzić jednostką większą niż batalion. I tutaj dochodzimy do bardzo ciekawej sytuacji, a mianowicie oczywiście te okoliczności zmusiły Naczelną Radę Ludową na ściągnięcie wyższych oficerów z Polski. Z tej właściwej Polski, która już funkcjonowała jako niepodległy kraj, i do tej naszej zbuntowanej prowincji w ramach państwa niemieckiego, bo formalnie cały czas na przełomie 18-19 roku byliśmy częścią Niemiec, sprowadzono oficerów, głównie rekrutujących się z byłego pierwszego korpusu polskiego Józefa Dowbora Musińskiego, czyli de facto byłych oficerów armii rosyjskiej. I to budziło pewne wątpliwości, czy ten eksperyment, no innej możliwości nie było, ale czy ten eksperyment się powiedzie. Czy uda się znaleźć porozumienie pomiędzy ludźmi z różnej mentalności, mówiącymi różnymi odmianami języka polskiego, bo przecież tutaj były te naleciałości niemieckie, tam były naleciałości rosyjskie. Mało tego, żołnierze wyszkoleni w armii niemieckiej, Polacy z Wielkopolski, używali komend niemieckich tylko i wyłącznie, więc to też były kwestie problematyczne. I oto co się stało. Kiedy pojawili się żołnierze, oficerowie od Dowbora, okazało się, że tak, ich doświadczenie, ich umiejętności bardzo się przydają i zaczynamy tworzyć bardzo dobrze działającą maszynę bojową. Tą maszyną była Armia Wielkopolska. Ona składała się początkowo z trzech takich podstawowych dywizji. To była pierwsza, druga i trzecia dywizja Strzelców Wielkopolskich, przekształcona później na 14, 15 i 17. Tutaj też zaczęto tworzyć dywizję, która była przeznaczona na Pomorze. To była dywizja, która będzie tworzyła, zaczątki tej dywizji będą tworzyły siły z Polaków składających i żyjących na Pomorzu Gdańskim, na Kaszubach.
Natomiast nasze oddziały od samego początku wyróżniały się. Choćby czym? Choćby butami. Że miały te buty. No bo tak. To dzisiaj się wydaje coś takiego całkiem naturalnego. Ale proszę spojrzeć na zdjęcia z okresu wojny polsko-bolszewickiej, a szczególnie z odwrotu, kiedy zobaczymy, że te buty to były no, w fatalnym stanie, albo ich w ogóle nie było. Mało tego, urządzało się na terenie Polski zbiórki butów cywilnych, żeby dostarczyć do armii. Ludzie, którzy wstępowali do armii, rzeczywiście ogromny patriotyzm, wynikający głównie z wychowania w domu rodzinnym. Nie szkoła, nie aparat państwowy, rzecz jasna, nie sytuacje publiczne, tylko i wyłącznie przywiązanie do religii, które w przypadku Wielkopolski odgrywało to ogromną, potężną rolę. Rola duchowieństwa niższego szczebla, bo duchowieństwo wyższego szczebla manewrowało, no było w zupełnie innej sytuacji. Też nie możemy tego krytykować, tak po prostu jest w świecie, że łatwiej jest podejmować pewne ryzykowne decyzje, jak się jest na niższym poziomie decyzyjnym, a trudniej jest na wyższym. I w związku z tym ci Wielkopolanie nagle pojawili się, dosyć dużo ich było, a potem było ich coraz więcej. I rzeczywiście ochotników było bardzo dużo, ale dobór Muśnicki stwierdził, nie będę cywil bandy żadnej tutaj tworzył, nie będę żadnych legionów, był obrzydliwie podchodził do legionów. Legiony mu się nie podobały. Partyzantka w stylu Piłsudskiego nie była dla niego niczym atrakcyjnym. Mówi, tworzymy od razu regularną armię. Tworzymy armię z poboru. I faktycznie, więc był pobór. Więc byli i ochotnicy, byli tacy 17-latkowie, którzy poszliby do walki, do woju, ale byli tacy, którzy no, ważniejsze są plony, ważniejsze są żniwa, przepraszam, ważniejsze są życie rodzinne, czy cokolwiek, niech inni to robią. Proszę zwrócić uwagę, również tak było w lipcu 20 roku, kiedy gazety poznańskie rozpisywały się, że masa ludzi młodych, zdolnych do noszenia broni sobie spaceruje po kawiarniach i chodzi do kawiarni po ulicach Poznania. Oczywiście takie jednostki też były, to nie było wszystkie takie łatwe, była też dezercja i tak dalej, ale to mimo wszystko to był tylko margines tego ogólnego ruchu, tego entuzjazmu, jeżeli chodzi o Polskę. I kim oni byli? Jak oni wyglądali? No oni na tle żołnierzy poborowych z innych regionów Polski wyglądali no, rewelacyjnie. Odżywieni w miarę możliwości, wyżsi, ciężsi. No proszę zwrócić uwagę. Na przykład w latach 20. dotarłem do takich materiałów poborowi na Kielecczyźnie. Przeciętny poborowy miał wówczas 1,63 m do 1,65 m wzrostu i 55 kg wagi. A na przykład mieszkańcy Polski pochodzenia żydowskiego byli jeszcze niżsi i jeszcze mniej ważyli. To byli naprawdę takie szczypiorki, takie chłopaczki, ale silni duchem, mocni. Ludzie, którzy przeszli w życiu tyle, żyli w takich warunkach, że dla nich sytuacja, jakiś stres po akcji bojowej, kiedy zobaczą śmierć, kiedy śmierć była powszechna, to tak. Nie byli tego typu, byli o zupełnie innej konstrukcji psychicznej. Potrafili też tygodnie spędzać w lasach poza warunkami higienicznymi i Tak. psychicznymi, także to byli zaprawieni też w tym życiu. Oni mieli ciężkie życie, oni byli pracowali na roli z reguły, ale również w fabrykach, no nieliczni. Mieli ciężkie przeżycia, mentalne relacje między tymi ludźmi były inne. Ta miłość, jak można by to tak zapytać, a jak było z miłością? No ta miłość to inaczej, to trochę jak w chłopskim XIX-wiecznych realiach. No, tutaj bardziej się opłacało, czy kobieta jest zdrowa i urodzi dzieci i będzie tam zaiwaniać domu i będzie dbać o gospodarstwo domowe. Natomiast dzięki temu ci ludzie byli bardziej odporni. I te emocje były zupełnie innego rodzaju. Tak się często mówi, że powstańcy tam wyszli na wojnę. To kiedyś mówił mi jeden mój znajomy, który mówił, że jego ojciec, jego dziadek poszedł na wojnę. To babcia powiedziała, no to do widzenia, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. I się pożegnali niezbyt czule i poszedł na tą wojnę. No i wrócił z tej wojny, no ale właśnie tak to wyglądało. Ale tak było wszędzie. Natomiast jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ten poziom tutaj kondycji fizycznej, bo teraz o tym mówimy, był wyższy niż w innych regionach Polski, bo tu było stosunkowo dużo jedzenia.